Andrzejko, na początku gratulacje. Powiedz, jak wyglądały przygotowania do mistrzostw? W jaki sposób przygotowywałeś się, czy wraz z trenerką, czy szczególną uwagę poświęcałeś się na jakieś aspekty skórzane? Ten rok był bardzo trudny, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa nie mogłyśmy ćwiczyć tak jak wcześniej. Kampy międzynarodowe zostały odwołane, więc skupiliśmy się na treningach w klubie. Tutaj głównie pracowaliśmy nad siłą, wytrzymałością, co myślę, że przyniosło pozytywny efekt i dzięki temu mogłam wczoraj zdobyć medal. No właśnie, wczorajszy medal, ale po ten medal to jednak troszeczkę daleka droga, tak się to fajnie mówi, że medal, ale on wieńczył dzieło. Jakbyś określiła swój udział w tych mistrzostwach? Czy jesteś zadowolona z siebie? No zapewne tak. No turniej stał na bardzo wysokim poziomie, wiele zawodniczek mogło zdobyć ten medal. Rywalizacja była naprawdę bardzo mocna, w mojej kategorii wagowej startowało 31 zawodniczek i tak naprawdę każda mogła ten medal zdobyć, więc bardzo się cieszę, że to akurat mnie się udało. To jeszcze dopytajmy o ten finał, walka finałowa. Czy jesteś z niej zadowolona? Już obejrzałam dziś kolejny raz tę walkę. Pozostał mi po niej naprawdę wielki niedosyt, ponieważ to była walka do wygrania. Myślę, że było mnie stać w niej na więcej. No jednak jeden błąd sprawił, że przegrałam tę walkę i musiałam się zadowolić drugim miejscem. Mistrzostwa za tobą. Przed tobą, no nie bójmy się tego słowa, olimpiada. Czy wiążesz się z tym jakieś plany i czy w jakikolwiek sposób będziecie przygotowywały się do tej najważniejszej w końcu imprezy? Przede mną w tym roku jeszcze kolejne starty. Za 2 tygodnie wystartuję w Mistrzostwach Europy Seniorów. Będzie to mój debiut w imprezie seniorskiej, więc na razie skupiam się na tym, żeby tam jak najlepiej się zaprezentować. A olimpiada? Gdzieś tam jest w głowie? Oczywiście Igrzyska Olimpijskie to moje wielkie marzenie, jednak no nie nastawiam się jakoś, że na pewno uda mi się zakwalifikować. Będę się oczywiście starać, ale myślę, że moim celem będzie Paryż. To na początku gratulacje, także na Pani ręce. Jak by Pani oceniła występy Andżeliki na tych mistrzostwach? Przed chwilką usłyszałem, że no jest zadowolona, ponieważ konkurencja była mocna, a jednak ta walka finałowa pozostawiła pewien niedosyt. A jak u Pani? Ogólnie start Andżeliki bardzo dobry był, dlatego że pokazała bardzo fajne judo, była dobrze przygotowana do tych zawodów. I zawsze jest taka niepewność podczas startu, zwłaszcza imprez mistrzowskich, że no, jakiś tam niepokój jest. Natomiast wiedziałam, że jest bardzo dobrze przygotowana i tylko po prostu liczyłam na to, że wytrzyma presję tych zawodów i to jej się udało zrobić w zasadzie do samego końca. Finał, który przegrała, taki trochę kontrowersyjny dla mnie. Trochę żałuję, że w ten sposób sędziowie posędziowali tę walkę, dlatego że można było dać tym zawodniczkom dalej walczyć. Tym bardziej, że Andżelika w zasadzie całą walkę dominowała w tej walce i dużo nawet takich dużo sędziów, którzy w Polsce sędzią, no dostałam różne informacje i od trenerów, i od sędziów, że tę walkę powinna ona wygrać w zasadzie w normalnym czasie, dlatego że jej przeciwniczka była bardzo pasywna i Andżelika dużo tych ataków wykonała. Natomiast sędziowie jakoś tak trochę inaczej do tego podeszli. No i ten rzut, który był kontrowersyjnym rzutem, również tak można było tę walkę puścić dalej i dalej kontynuować i po prostu lepsza by wygrała, a tak trochę niedosyt został po tej walce. Natomiast wszystkie pozostałe walki miała bardzo trudne przeciwniczki. W drugiej walce zaraz spotkała się z rozstawioną z numerem 1 Dunką, którą pokonała w zasadzie rewelacyjnie przed czasem. Miała też trudną przeciwniczkę Włoszkę, później o wejście do finału Kosowarkę Fazilu. To były bardzo silne zawodniczki, które już również robią wyniki na imprezach seniorskich. I dużo w ogóle w tej wadze startowało, tam najmocniej obsadzona była kategoria wagowa, właśnie 63 kg, gdzie ponad 30 zawodniczek startowało, z czego od kilkunastu do 20 zawodniczek było właśnie na medal tej imprezy. Dlatego też gdzieś tam po drodze te przeciwniczki poprzegrywały, albo z Andżeliką, albo z drugą Polką, która zdobyła brązowy medal, Natalią Kropską. I pokazały Polki, że naprawdę są dosyć mocne w tej wadze. A w tej wadze mamy jeszcze brązową medalistkę Mistrzostw Świata, Agatę Ozdobę Błach, która też jest liczącą się zawodniczką. Także ta waga 63 kg ogólnie przez Polki jest taka dosyć mocno zawsze napiętnowana. I mam nadzieję, że Andżelika na Igrzyskach Olimpijskich, jak nie tych, to następnych, będzie walczyła o medal. No właśnie, skoro już Pani wywołała ten temat, Andżelika jakby w tej chwili powstrzymuje emocje, mówi, że te igrzyska są gdzieś tam hen daleko, przed nią kolejne starty, najważniejszy Paryż,
Ale jak będą wyglądały przygotowania? Czy właśnie pod kątem jednak udziału w igrzyskach? To znaczy, te igrzyska w Tokio są wielką niewiadomą do samego końca, mimo że Światowa Federacja zorganizowała już imprezę taką dosyć dużą, bo Grand Slam w Budapeszcie, na którym Angelika też startowała, był bardzo dobrze przygotowany ten start pod względem właśnie tego zagrożenia wirusem. Natomiast no, igrzyska są jeszcze większą imprezą i to jest duże przedsięwzięcie, żeby taką imprezę zorganizować bezpiecznie. Dlatego nie wiem, czy się te igrzyska odbędą. My patrzymy, ja przynajmniej z roli trenera patrzę pod kątem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 i w takim kierunku Angelikę prowadzimy. Dlatego też te imprezy, które są po drodze, czyli te Mistrzostwa Europy Młodzieży, to jest kategoria między juniorem a seniorem. Angelika jest pierwszy rok dopiero młodzieżowcem i zrobiła medal właśnie srebrny na tej imprezie. Za dwa tygodnie, niespełna dwa tygodnie, startuje w Mistrzostwach Europy Seniorek. Po raz pierwszy będzie to jej debiut. I też tutaj będzie dużo startowało zawodniczek tych, które startowały w tych Mistrzostwach Europy Młodzieży. Bo to jest kolejne pokolenie, które będzie walczyło właśnie na następnych Igrzyskach Olimpijskich i tam będzie rywalizacja dosyć mocna, zacięta. Więc te Mistrzostwa Europy Seniorek będą też bardzo silnymi. Bo w tej wadze mamy mistrzynię olimpijską, mistrzynię świata, więc ta kategoria 63 kg na świecie jest bardzo mocną w Europie. Europejki dominują tam w tej kategorii wagowej. No i przebić się na Mistrzostwach Europy Seniorek, żeby tam zrobić medal, to jest bardzo ciężko, ale ja nie sięgam od razu już, że Angelika wygra tę imprezę, ale chcę, żeby po prostu pomału się wdrażała w tę grupę seniorek, tym bardziej, że już ma na swoim koncie dwa wygrane Puchary Świata. Dobrze walki stoczone też na tych wyższej rangi turniejach seniorskich. No i właśnie w ten sposób podchodzę do jej prowadzenia, żeby ona po prostu stopniowo, małymi krokami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 dążyła. Ja oceniam to z dwóch powodów bardzo dobrze, nawet uważam, że zbiła się fantastycznie. Nawet jeżeli chodzi o walkę finałową, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że rok temu po zgrupowaniu kadry była bardzo mocno przetrenowana i praktycznie była już na poziomie rezygnacji, a udało się ją odbudować. To trwało wiele miesięcy. Do tego doszła ciężka choroba i operacja w szpitalu onkologicznym w Warszawie, a udany, szczęśliwy powrót do sportu i to są dwa czynniki, które pokazują, że to, co wszystko dzisiaj jest wspaniałe. A na to Angelika i my pracowaliśmy 14 lat, trzeba powiedzieć. Po raz drugi jest w finale Mistrzostw Europy, niestety po raz drugi srebrny medal, ale na tych zawodach była się fantastycznie w kilku walkach, tych czterech. Bardzo skoncentrowana, szczególnie w trzech, gdzie bardzo mocne zawodniczki, o których zapewne Aneta mówiła, Angelika, więc nie będę się powtarzał. Wykonała bardzo dużo technik, w tym również techniki sytuacyjne czy odruchowe. Wskazują, to nie tylko moja ocena, bo dość powszechna z Polski pojawiały się gratulacje, że dzisiaj Angelika jest numer jeden z polskich zawodniczek. I ja nawet wczoraj jednemu z członków zarządu Polskiego Związku Judo zadałem pytanie, to dlaczego tak późno to zrozumieliście? My przygotowujemy za własne pieniądze tu przy wsparciu Urzędu Miasta i wielu sponsorów, o których może będzie okazja kiedyś powiedzieć. A bardzo jestem za to wdzięczny i generalnie to nam daje szansę normalnego trenowania. Więc ta sala, którą z miasta dostaliśmy, co prawda, mam nadzieję, że też się uda, że będzie trochę tańsza, ale dzisiaj to wszystko powoduje, że i system kadry miasta, którą 30 lat temu stworzyłem jako wiceprezydent, dzisiaj powoduje, że jest nie tylko Angelika, jest Fabian Barański, Kazimierska, trójka wspaniałych zawodników z Wrocławka, prezentujących judo, wyślarstwo, odpowiednio lekką atletykę. Angelika w tym roku ma najlepsze wyniki, bo ma wicemistrzostwo Europy Młodzieżowe, ale ma mistrzostwo Polski Seniorek jako jedyna z wrocławskich sportowców seniorek seniorów. Ma Puchar Świata, która wygrała wszystko w Warszawie w lutym czy początek marca, więc to wszystko się składa na tę ocenę taką globalną. Te Mistrzostwa Europy były w znakomitym stylu, co dla mnie szczególnie jest ważne, bo jako prezes, trener mam w tym roku 35 lat, jak zajmuję się tym judo, otworzyłem poszczególne kluby. One są jednością. Zryf, Osir, WTJ Olimpijczyk to jest jeden klub, w którym jestem ja i Aneta. To jest 134 medale Mistrzostw Polski. Angelika zgubiła 60. złoty medal Mistrzostw Polski w tym roku. To są oczywiście medale olimpijskie, świata, Europy, medale juniorów, seniorów. To jest prawie 100 medali z całego świata.
A tutaj w tej chwili Angelika zdobyła w tym 35-leciu drugie miejsce po Anecie, z czego jestem szczególnie dumny i wierzę w to, że to jest początek tej kariery, która za 2 tygodnie jest mistrzostwa Europy seniorek. Jeszcze się nie zakończyła walka o igrzyska w Tokio, uważam, mimo że wszyscy, czy prawie wszyscy mówią to co innego. Mistrzostwa Europy seniorek w Radze będą niezwykle trudne, bo waga 63 kg to jest najmocniejsza właśnie z Europy. Mistrzyni olimpijska, trzykrotna mistrzyni świata to są Europejki, ale mimo tej sytuacji takiej, kiedy się człowiek czuje, że jest mocny, kiedy wygrywa z lepszymi. Wierzę w to, że Angelika jest w stanie już na tych mistrzostwach Europy seniorek również zaistnieć medalowo, a potem jeszcze zdąży się zmieścić, jeżeli igrzyska będą w przyszłym roku, jeszcze na igrzyskach w Tokio. Gdyby nie, no to jest to długi okres 4 lat do następnych, ale myślę, że ona jest w tej chwili zdeterminowana, ma poukładane sprawy życiowe, poukładane sprawy osobiste, poukładane sprawy naukowe. Ogromne wsparcie Konrada, chłopaka, który tutaj nie tylko przychodzi, ale trenuje, a w ogóle jest specjalistą od jazdy na rowerze takiej wyczynowej, a zaistniał w judo. Więc to mi się wydaje, że to jest dobry prognostyk. Mam nadzieję, że sił wystarczy Anecie mnie, żebyśmy to pociągnęli i nas wspomoże zarówno miasto, jak i sponsorzy. No i tutaj kochani nasi dziennikarze będą to reklamować, bo przypomnę, że judo po piłce nożnej wielkiej atletyce to jest dyscyplina, która jest najczęściej trenowana na świecie. 204 kraje. Angelika w jednym turnieju musi wygrać 4, 5, 6 walk, żeby zrobić medal. Poza tym UNESCO parę lat temu uznało judo jako najbardziej taką rozwojową dyscyplinę, sport dla dzieci i młodzieży. Więc to wszystko nas optymistycznie nastraja. I podsumowując, ja jestem z tej imprezy bardzo zadowolony, mimo że nie ma złotego medalu. Ale myślę, że to może paradoks, może lepiej. Bo do 3 razy sztuka, ale też to motywuje. Pokazuje, że jeszcze są pewne niedoróbki, które w finale, bo chodzi o medal olimpijski, powinny zaistnieć.